Dla mieszkańców Pielgrzymowa 16 czerwca z pewnością był najważniejszym wydarzeniem w roku, a to za sprawą uroczystości 650-lecia nadania Pielgrzymowu praw wsi. Wydarzeniu temu towarzyszyło mnóstwo atrakcji. Dzisiaj obchodzimy 650-lecie istnienia miejscowości Pielgrzymowo. W programie jest oczywiście msza święta połączona katolicka z ewangelicką, ponieważ Pielgrzymowo również ma tradycje dotyczące ewangelików. Później odsłonięcie, poświęcenie pamiątkowej tablicy. No i w planach mamy również odczyt na temat historii Pielgrzymowa. Mieszkańcy wsi aktywnie uczestniczyli w zorganizowaniu obchodów, przygotowując wraz z Gminnym Centrum Kultury i Sportu piknik połączony z zabawą i konkursami. Dzień ten dla każdego z mieszkańców był szczególnie wyjątkowy. No dla nas jest bardzo ważny, no po prostu to nie jest co roku. Cieszymy się, że po prostu razem z mieszkańcami żeśmy sprostali temu zadaniu, bo jednak przedsięwzięcie było duże. I muszę powiedzieć, że no myślałam, że wszyscy się włączą, ale takiej superlatywnej, takiej no ta zaangażowania, no to nie spodziewałam się nawet ja. Zaproszeni goście, jak i sami mieszkańcy tego wieczoru bawili się do późnych godzin, gdyż okazja taka jak ta nie zdarza się codziennie.